Witam Was w podcaście Żyj Kolorowo, magazynu Elenę, tworzonego dla profesjonalistów w branży beauty. Ja nazywam się Agnieszka Keller i jestem jego redaktorką naczelną, a będę zapraszać wybitne osobowości związane z branżą beauty, które są pasjonatami swojego zawodu i pracują bardzo dużo i ciężko. Przy czym jednak potrafią czerpać z życia pełnymi garściami. Krótko mówiąc, umieją żyć kolorowo. A dziś moimi Państwa gościem jest Daniela Bratkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Danielu, jesteś pierwszym w Polsce biegłym sądowym w dziedzinie podologii, założycielem marki Podoland, popularyzatorem, obawiam się tego słowa, ale powiedziałam, i instruktorem metod korekcji wyrastających paznokci. I nie tylko, ja powiem tylko troszeczkę o Tobie, potem Ty dodasz samo sobie więcej. Jesteś współtwórcą opatentowanego systemu korekcji wyrastających paznokci, autorem świetnej książki Paznokcie problematyczne w praktyce znanego podologa. Co jeszcze dodałbyś do tego? Dodałbym jeszcze do tego na pewno, że jestem osobą, która stara się łączyć te wszystkie twarde zasady podologii naszej branży, samego zawodu podologa, z takimi swoimi artystycznymi zdolnościami. Spełniam marzenia w tym kierunku, jakby staram się rozwijać też w tym kierunku. Kilka lat temu postanowiłem, i to może od tego nawet zacznę, kilka lat temu postanowiłem dosłownie, leżąc na kanapie, że spróbuję dostać się do szkoły filmowej w Łodzi, naszej, to było zawsze moje marzenie, i się dostałem. Złożyłem dokumenty, poszedłem na egzamin i rzeczywiście dostałem się do szkoły filmowej. Wszyscy byli zdziwieni, dlaczego taki wybór, a tak naprawdę nikt nie wie, że to rzeczywiście ta podologia do mojego życia trafiła przypadkiem, a te wszystkie inne kompetencje, które gdzieś tam zdobywałem w szkole czy na studiach, bo studiowałem zupełnie inne kierunki, one pozwoliły mi tak naprawdę dotrzeć w to miejsce, gdzie jestem dziś. To co studiowałeś? Studiowałem dziennikarstwo i komunikację społeczną. To był mój pierwszy kierunek ze specjalizacją PR we Wrocławiu, na Uniwersytecie Wrocławskim. I to było takie, tak naprawdę, nauczenie się tego, w jaki sposób pisać, ale po ukończeniu tych studiów zdałem sobie sprawę, że nie mam o czym pisać. No bo jeżeli ktoś nie ma w tamtym czasie, podczas studiowania, jakichś takich dodatkowych zainteresowań, o których mógłby napisać, no to ciężko wyrazić się za pośrednictwem właśnie literatury. A powiedz, czym zajmuje się konkretnie biegły sądowy w dziedzinie podologii, bo to mnie fascynuje. I powiem nawet ciekawostkę, że jestem już po swojej pierwszej sprawie, do której napisałem opinię. Biegły sądowy, bo może warto powiedzieć, czym jest instytucja biegłego sądowego. Jest to ekspert, którego powołuje sąd ze względu na to, że sąd nie posiada wiedzy w danym zakresie, czyli potrzebuje eksperta, który będzie w stanie mu podpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytania zadane właśnie przez sąd. I taka sprawa się pojawiła pierwsza właśnie tutaj w Warszawie, w której to doszło do skaleczenia, zranienia podczas zabiegu, i tutaj jest to sprawa cywilna, w której należało się opowiedzieć i powiedzieć, czy ten zabieg został wykonany prawidłowo, czy też nie. Oczywiście proszę pamiętać, że biegły nie decyduje i nie rozstrzyga tutaj, kto jest winny, czy jest niewinny, a jedynie pomaga i wskazuje kierunek, w którym sąd może wydać decyzję na temat danej sprawy. I tym zajmuje się biegły, czyli odpowiada na pytania sędziego. A prawda jest też taka, że bardzo często, bo to już jest nagminne, do mnie zgłaszają się osoby, specjaliści i pacjenci, z prośbą o wydanie opinii. I tutaj chciałbym właśnie też poinformować, że biegły nie może wydać opinii prywatnej. A w zasadzie może wydać prywatną opinię, ale na pewno nie może się podpisać biegły sądowy. Biegły sądowy wydaje jedynie opinię na wniosek sądu. A nie każdy wie, więc zapytam, abyś sam o sobie to powiedział, skąd pomysł na znanego podologa? Dlaczego to jest znany podolog? Prawda jest taka, że jak zaczynałem podologię 10 lat temu, to zupełnie byłem nieznany. I to, gdzie dzisiaj jestem, to były lata pracy. I gdzieś po 5-6 latach tak naprawdę zauważyłem, ludzie zaczęli mnie na tyle rozpoznawać w naszej branży, i specjaliści, i pacjenci. Pojawiła się gdzieś telewizja śniadaniowa i w tym momencie jakby powstał projekt Znany Podolog, moja marka własna, która do dziś rozwinęła się na tyle, że często prędzej ktoś mnie nazywa Znanym Podologiem niż Danielem Abratkiewiczem. Ale na szczęście Znany Podolog to Daniel Abratkiewicz, dzięki czemu to jest coś, co udało mi się przez te lata wypracować, czyli markę własną, która dzisiaj może żyć swoim życiem poza moją marką Podoland, którą każdy też zna, którą rozpoznaje, ale rzeczywiście są to takie dwa projekty, które mogą iść wspólnie, ale mogą iść też, każdy może żyć swoim życiem.
Mówiłeś mi kiedyś, a dokładnie rok temu, podczas wywiadu na kongresie Elene, że klientki tak cię lubią, mają do ciebie takie zaufanie, że aż bywasz zapraszany na studniówki. Czy to była jednorazowa akcja, czy to nie, się zdarza? Nie, oczywiście, to była studniówka, na którą byłem zaproszony, na której byłem nawet. I to był taki moment, w którym pojawiłem się na tej studniówce i uwaga, siedziałem przy stole z maturzystami, a byłem w wieku, a jestem w wieku takim, że mogłem spokojnie siedzieć jako opiekun na tej studniówce, więc to było bardzo zabawne, ale bardzo ciekawe doświadczenie i gdyby ktoś mnie zaprosił ponownie, nadal bym skorzystał z tego zaproszenia, bo jest to, bardzo lubię ludzi w różnym wieku, bardzo lubię poznawać nowych ludzi, bo taki jest też charakter i specyfika mojej pracy, bo poznaję pacjentów, poznaję kursantów, poznaję specjalistów z całego świata, bo też moja praca to w dużej mierze duża ilość podróży. W zasadzie ja liczę swoje loty w każdego roku. Na dzisiejszy lot tutaj, jak leciałem na naszą rozmowę, to był 46 w tym roku. A jeszcze do końca mam kilka, bo jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Zostały niespełna 2 miesiące do końca roku, a jeszcze co najmniej 3 wyjazdy związane, służbowe wyjazdy związane ze szkoleniami przede mną. Ale łączysz przyjemność podróżowania z zawodowym życiem, prawda? Bo jak obserwuję ciebie na mediach społecznościowych, to widzę, że ty się cieszysz tymi podróżami. Zawsze jesteś uśmiechnięty, a gdzieś tam też w tyle jest praca i to, że jesteś cały czas na posterunku, a mimo wszystko z uśmiechem, radością korzystasz z, na przykład ze słońca, ze zmiany klimatu, otoczenia. Oczywiście. Powiedziałbym nawet, że cieszę się tym słońcem jakby ekstra, czy tymi wszystkimi miejscami, które zwiedzam. To jest dodatek do tych moich podróży. Rzeczywiście Instagram, Facebook to jest wierzchołek góry lodowej i tak naprawdę w dużej mierze wszystkie moje wyjazdy są związane właśnie z pracą, ze szkoleniami, ale staram się za każdym razem, nawet jeżeli jest to kosztem mojego zmęczenia, staram się wykorzystać czas, który mam w danym miejscu. Jeżeli jestem tutaj teraz na targach w Stambule, staram się znaleźć tą godzinę, dwie, żeby zwiedzić to miasto. No patrzę, wykorzystuję chwilę po prostu, ale nigdy nie zapominam, że jestem tam głównie w pracy. Oczywiście są wyjazdy, które są związane tylko z turystycznymi, bo ja nie jestem podróżnikiem, jestem turystą i to należałoby powiedzieć, bo nie mam takiego charakteru, w którym jeżdżę i zwiedzam od A do Z wszystko, biorę plecak, idę w góry. No nie, to nie jest moje życie, ale już zobaczenie tego, co jest dookoła, tak pod kątem turystycznym, to rzeczywiście jest coś, co lubię robić. A powiedziałaś o tym, że jestem uśmiechnięty. Ja mam taką naturę, że generalnie jestem bardzo uśmiechnięty. Moi rodzice to nazywają takim amerykańskim stylem, że jak się mnie nie zapyta, to u mnie zawsze jest dobrze. Co nie jest prawdą oczywiście, ale wiem, że z wieloma problemami staram się sobie sam radzić i uważam, że jakby nie trzeba ich eksponować, bo wiem, że świat i tak jest tak mało kolorowy, wolę być kolorowy właśnie i tym uśmiechem gdzieś tam zarażać, a nie przytłaczać innych często swoimi problemami, choć potrafię o nich rozmawiać. Nasz podcast nosi tytuł Żyj kolorowo i właśnie uważam, że jesteś osobą, która idealnie pasuje do tego naszego obrazka, dlatego że ciężko pracujesz, dużo osiągnąłeś, rozwijasz się w niesamowitym tempie, a mimo wszystko twoje życie jest kolorowe. Moje życie jest kolorowe i to też, tak powiem, taki rzucę żart. No, kto może być bardziej kolorowy niż gej? Gej podczas tej rozmowy może być bardzo kolorowy, moje życie jest tęczowe. Oczywiście chyba pierwszy raz artykułuję coś takiego podczas jakiegokolwiek wywiadu, ale też nigdy tego nie ukrywam, bo jestem jaki jestem i właśnie dzięki temu też jestem w tym miejscu, w którym jestem. Moja praca to praca często z kobietami, w większości z kobietami. Czy to są pacjentki, czy to są kursantki, czy to są osoby, z którymi spotykam się na co dzień. Myślę, że też dzięki temu z mężczyznami jest łatwiej mi pracować, choć do zabawnych sytuacji też dochodzi często, gdzie mężczyźni są zazdrośni o swoje kobiety, stąd na szczęście jak się legitymuje tym, że spokojnie, nie muszą czuć się zagrożeni, no to robi się troszeczkę bezpieczniej, choć nie zawsze, nie każdy zawsze temu ufa. I to takie kolorowe życie, ono się, myślę, w każdej części mojego życia ono się pojawia. Stąd ubrałem się na czarno, bo myślę, że jestem wystarczająco kolorowy, więc ubraniem nie chciałem już tego w żaden sposób przykrywać. Odgrywasz ważną rolę w spajaniu podologicznego świata. Sam zresztą o sobie tak piszesz. Dlaczego uważasz, że ten świat podologiczny wymaga spojenia? Co tam się dzieje nie tak? Zauważyłem, jeżeli chodzi o podologię, ona się bardzo dynamicznie rozwija w naszym kraju. Generalnie rozwija się bardzo dynamicznie na całym świecie i kiedy w 2014 roku dosłownie przypadkiem trafiłem do naszej branży, ludzie, myślę, że to do dzisiaj, ludzie
chcą budować swój wizerunek bardzo często, swój wizerunek eksperta na krytyce innych. I nie wiem, czym to jest spowodowane. Myślę, że ludzie chcą wytykają błędy innych, odnoszą się do nich, myśląc, że tak naprawdę w oczach innych staną się lepszymi ekspertami. Myślę, że to jest największy błąd, który gdzieś tam popełniają. Ja staram się za każdym razem. Myślę, że gdybyśmy prześledzili historię moich wpisów w internecie, historię moich komentarzy, a udzielam się dość dużo, dość aktywny jestem, jeżeli chodzi o media społecznościowe, nie znajdziemy żadnej krytyki lub zdania, które by obrażało drugą osobę, które pokazywałoby mnie w lepszym świetle, tylko dlatego, że jestem znanym podologiem, tylko dlatego, że mam swój patent, tylko dlatego, że napisałem książkę. Choć ktoś by mógł powiedzieć, masz prawo powiedzieć, że ktoś robi coś źle. Oczywiście, że tak. Tylko, że zazwyczaj robi się to w cztery oczy, robi się to w taki sposób, żeby komuś nie zrobiło się przykro i przede wszystkim w taki sposób, żeby chciał wykorzystać rady do serca i przełożyć je na swoją pracę. No bo tym bardzo często specjaliści się wyróżniają. Jeżeli ja potrafię komuś doradzić, nie robię tego na forum. I pamiętam kiedyś, to było lata temu, jeszcze z moim ówczesnym partnerem biznesowym, on za każdym razem komentował w taki nieelegancki sposób wszystkim specjalistom. I pamiętam, powiedziałem, nie ma sensu komentować komuś brzydko, pokazywać mu gdzie jego miejsce, a tylko dlatego, że twoja koleżanka czy twój kolega polubi twój komentarz. Pamiętaj, że to będą czytały też osoby, które nigdy cię nie poznały, a poznają cię i ocenią tylko poprzez ten komentarz. Ja wychodzę z tego założenia, że wolę, żeby zobaczył ktoś mnie na żywo, porozmawiał na podstawie tego, co mam do zaoferowania, jakie mam rozwiązanie, jaką mam wiedzę, a nie na temat tego, jaki poziom bezczelności potrafię zaprezentować w mediach społecznościowych. Zadam niewygodne pytanie, możesz nie odpowiadać, ale czy to właśnie podejście twojego byłego partnera biznesowego też spowodowało, że wasze drogi się rozeszły? Zdecydowanie tak. To też mój partner życiowy, biznesowy, tam się wszystko... Myślę, że to był przełom. Myślę, że zupełnie mamy inne sposoby i podejścia. Tak to w życiu bywa. Myślę, że mamy zupełnie inne wizje swoich firm, swojego rozwoju. To jest coś, co nas bardzo różniło. Do pewnego momentu to nas spajało, ale wiadomo, dojrzewamy, dorastamy, postrzegamy inaczej świat i kiedy gdzieś tam ten wspólny mianownik jednak okazuje się nie być wspólny, no to jest czas, gdzie każdy powinien pójść w swoją stronę i różnie bywa z tą stroną. Jakby trzeba też się z tym pogodzić. Ja jakby od samego początku wiedziałem, co będę robił i wiedziałem, jak chcę poprowadzić dalej swoją karierę i ona rzeczywiście te 3,5 roku temu, mogę powiedzieć, to była największa trampolina dla mnie, dlatego że ja skoncentrowałem się wtedy na sobie i na rozwoju swojej firmy, a nie na żalach, wyrzutach i innych rzeczach. I uważam, że każdy, nawet który nas teraz słucha, jak jest przed jakimś wyborem, zastanawia się, co zrobić, a jest tego przekonany, to należy to zostawić spokojnie i jeżeli jesteśmy świadomi i wierzymy, że nam się uda samodzielnie, bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś wam mówi, kiedy ktoś mówi, że nie dasz rady sam i tak, to może spowodować lekkie zwątpienie, nawet w siebie samego, no bo wiadomo, jak ktoś powtarzał to wielokrotnie, a myślę, że mi udało się nie tylko jakby odnieść sukces, ale też pokazać, że naprawdę można inaczej i nie trzeba hejtować drugiej osoby. No ale masz silnego konkurenta, takiego merytorycznego, trudno jest konkurować razem, jak było się blisko, przyjaźniło się, prowadziło się wspólny biznes, no a teraz idziesz własną drogą, jesteś bardzo wyrazisty, zdecydowany, spójny, lubiany, ale jest jakiś haczyk w tym, jest na pewno jakaś ciemna strona tego zmiany. Jest ciemna strona, nawet to była jedyna sytuacja w moim życiu, jedyna, gdzie spotkałem się z hejtem, bardzo dużym i tak naprawdę to tak aż... Poruszyło mój biznes, mnie jako osobę. To była pierwsza sytuacja, w której musiałem ten hejt nie tylko znieść, ale oddać go w sprawie profesjonalistom, czyli jakby oddać sprawę do sądu. Założyłem sprawę. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Było mi bardzo przykro, że w takiej sytuacji w stosunku do takiej osoby muszę to zrobić, ale nie widziałem innego rozwiązania. Uznałem, że pracowałem tyle lat na swoje nazwisko, że bez sensu jest odpowiadać tym samym w internecie, komentarzem na komentarz, filmikiem na filmik, bo uważam, że jakby jesteśmy dorośli i do tego są miejsca takie, jakie są. I to był mój sukces, pokazanie, że rzeczywiście ktoś
mówi nieprawdę, troszeczkę zachowuje się nieuczciwie i to, co udało mi się uzyskać, w zasadzie wystarczyło mi to w zupełności, to oficjalne przeprosiny, które musiały się pojawić w internecie. I to był, nie nazwę tego sukcesem, to była lekcja też, myślę, dla mnie, że takie rzeczy załatwia się gdzie indziej niż w internecie. Dlatego, że no, pracujemy wszyscy na swoje nazwisko, naprawdę. I wolę, żeby ktoś mnie ocenił przez pryzmat mojego efektu u moich pacjentów na paznokciach, aniżeli przez to, że potrafię teraz zrobić aferę w internecie, a takich osoby, a ludzie lubią, tak naprawdę ludzie lubią czyjeś porażki, no bo co się lepiej ogląda? Skandale, awantury, aferki. Ja to naprawdę przeżyłem na swojej skórze. Było mi ciężko z tym, żeby to przemilczeć, ale udało mi się. No i na szczęście dzisiaj mogę mówić o tym, że rzeczywiście moja firma, moja marka, moje sukcesy są tylko moje, bo nikt nie musi się pod nimi podpisywać, albo przynajmniej wiem, że tu, gdzie jestem, bo ktoś może powiedzieć, mógłbym być dalej, mógłbym być też zdecydowanie zamknąć się i zrezygnować z tej branży, ale rzeczywiście to, co mi się udało, to ta książka, która jest olbrzymim sukcesem, bo ten czas poświęciłem, kiedy inni poświęcali czas na hejt, ja poświęcałem czas na siebie i na swój zespół, na swoje pomysły, na swoje produkty. No i książka, która jest takim, myślę, jedna z autorek książek też w Polsce powiedziała, że książka to jest taki pomnik za życia, bo stawiamy go, on rzeczywiście już jest, to jest taka, a ja to jeszcze nazywam takim biletem do światowej podologii, ponieważ swoją książkę przetłumaczyłem na język angielski, na język rosyjski. To są takie rynki, które bardzo dużo jestem w Kazachstanie, gdzie tam wszyscy mówią w języku rosyjskim, stąd postanowiłem, że język rosyjski również się pojawi. Język angielski to wiadomo, świat, i rzeczywiście ta książka okazała się takim biletem do nie tylko rynków europejskich, ale tutaj też przy tej okazji się pochwalę, że jestem drugą marką tak naprawdę podologiczną, która dotarła na rynek kanadyjski. Jesteśmy oficjalnie, mamy dystrybutora w Kanadzie i tam od stycznia wylatuję na cykl szkoleń właśnie z systemu Unibrace, którego jestem autorem, czy systemów kolejnych, którymi pracujemy. I to są takie drobne kroki, ale dziś, kiedy ktoś mnie pyta, co robisz, czym się zajmujesz, ja daję swoją książkę. Po prostu pokazuję komuś, jak rzeczywiście wygląda moja praca, bo tak ona wygląda i nic nas nigdy lepiej nie wylegitymuje jako ekspertów niż efekty naszej pracy. I o tym powinniśmy pamiętać. Mam twoją książkę w domu i pamiętam, jak powiedziałeś na kongresie też naszym w zeszłym roku, że to jest najbrzydsza książka, tak, którą można oceniać po okładce, bo na okładce jesteś ty. Tak, a w środku są zdjęcia, wiadomo, no, różnych problemów z paznokciami. Tak, ponad 400 zdjęć, tak naprawdę 10 różnych problemów, które trafiły do mnie. Zrobiłem z tego taką pracę doktorską, która jest po prostu od wejścia pacjenta do gabinetu do rozwiązania tego problemu. I dlatego, kiedy ktoś mi mówi, Daniel, ale w tym przypadku się nie da, mówię, spójrz, udało, znaczy ja to potrafię zrobić. Myślę, że skoro ja to potrafię, ty też to będziesz mógł zrobić, jeżeli skorzystasz z moich wskazówek. Bo musimy pamiętać, że jest wielu specjalistów, którzy będą podważali wszystko. Oni będą podważali wszystko w teorii. Ja tutaj też znowu podam kolejny przykład. Prowadzę taką grupę na Facebooku Podologia w praktyce. Jestem jej właścicielem. 3 lata temu wpadłem na pomysł, że taka grupa się pojawi, żeby łączyła i pacjentów, i specjalistów. Żeby pacjent łatwiej trafił do gabinetu, żeby specjalista mógł skonsultować bez stresu swoje przypadki. I tak rzeczywiście często pojawiają się pod różnego rodzaju postami tylko komentarze. A ja bym zrobiła to tak. Ja zawsze wszystkim mówię, jeżeli chcemy komuś coś doradzić, wrzućmy swój przypadek. Ja zrobiłam to tak, spójrz. No bo takie, w teorii każdy jest mocny, bo wiadomo. Ale żeby to przełożyć na tą taką pracę eksperta, która nas legitymuje, to jest najtrudniejsze. Więc zawsze, kiedy się komuś coś radzimy, pokażmy, że sami to zrobiliśmy. Danielu, powiedz, kiedy następuje ten moment, że ojczyzna to za mało, aby iść dalej? Że trzeba skoczyć na głęboką wodę albo inaczej otworzyć to okno na świat? Ale przewrotnie zadam pytanie, ale tak otworzyć to okno na świat, żeby sobie przy okazji palców nie przytrzasnąć? Myślę, że ono samo się otwiera. W moim przypadku samo się otworzyło. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ja miałem plan na siebie, na pokazanie siebie jako eksperta. Ze względu na to, że trafiłem do branży przypadkiem, nie miałem ani nazwiska, ani zaplecza, ani
tak naprawdę jeszcze na tamtym etapie szkoły, czyli uczyłem się zupełnie czegoś nowego, musiałem zaprezentować ludziom coś, żeby chcieli mnie kupić, żeby chcieli mnie słuchać, żeby chcieli do mnie przyjechać, żeby chcieli mnie zobaczyć. Więc zacząłem od tego, że zacząłem robić zabiegi. Jak zacząłem robić zabiegi, zacząłem publikować swoje efekty, żeby ludzie nie tylko pomyśleli, nie tylko zobaczyli, że wyszedł koleś, który dobrze potrafi się wypowiedzieć, skończył dziennikarstwo i każdy na dobrym PR-ze może pojechać. To ma bardzo krótkie nogi, więc wiedziałem, że ten fundament mojej przyszłej kariery musi opierać się przede wszystkim na efektach pracy. No i od tego się zaczęło i kiedy pojawił się pierwszy rynek, ktoś zgłosił się z zagranicy, wiedziałem, jak te media społecznościowe pokazać. Pojawił się pierwszy, drugi i tak naprawdę to taki efekt domina. Jedna pani, drugiej pani. Dosłownie tak to było. Jak powiem, że ja absolutnie nie szukam rynków, to może to zabrzmi, o Jezu, przecież to jest nienormalne, absolutnie to nie może być prawda, ale to jest prawda. To nas znajdują na podstawie efektów naszej pracy. To mnie znajdują rzeczywiście ci specjaliści. I tu powiem taką ciekawostkę, bo to, że w Polsce w telewizji śniadaniowej zacząłem pojawiać się od kilku lat jako ekspert, to wcale nie jest to nie był mój początek telewizji, no bo tak naprawdę moim początkiem i moim debiutem w telewizji była, uwaga, telewizja śniadaniowa w Macedonii, gdzie w 2017 roku zostałem zaproszony i miałem takie tournée przez tydzień. Dziś na to patrzę jak takie kamikadze. Ja pojechałem tam tak naprawdę jako osoba, która dopiero wchodzi w podologię, dopiero się nauczyła pewnych rzeczy. Język angielski w branży podologicznej jest też dość specyficzny. Ja udzielałem tych wywiadów w języku angielskim, był tłumaczony na macedoński i dziś patrząc na te rozmowy myślę, Boże, gdybym ja wiedział to, co dziś wiem, ja bym nigdy nie zdecydował się na to, żeby tam pojechać. Ale rzeczywiście ta odwaga pozwoliła mi na to, że ten efekt domina rzeczywiście zadziałał w innych też krajach, bo dziś jestem tak naprawdę i w Macedonii, i w Serbii, i w Holandii, i na Węgrzech. Zresztą pojutrze lecę do Budapesztu na kolejny cykl szkoleń. I tak naprawdę jesteśmy w ponad 20 krajach. I albo są tam kosmetyki, które produkuję, które wymyślam, które jakby opracowuję, albo jest tam moja metoda, której uczymy, albo jest tam moja książka, albo są tam szkolenia. I tych aktywności jest bardzo wiele. I to, co ja robię, myślę za granicą, to jest takie przeniesienie know-how z Polski, czyli ja ze wszystkimi dystrybutorami pracuję w ten sposób, pokazuję im, jak wygląda Podolant u nas w Polsce i odtwarzamy to gdzie indziej. Oczywiście dokładając ich doświadczenie, często większe od mojego, bo to są często osoby starsze. Ja uwielbiam rozmawiać z dojrzałymi osobami, które słuchają młodszych, mimo tego, że mogłyby powiedzieć, posłuchaj, ja już jestem 30 lat w branży, nie będziesz mi to mówił. Zgadzam się z doświadczeniem, ale to spojrzenie jest często inne. To takie obiektywne spojrzenie na aktualną sytuację, która jest. No bo niektórzy, ja zawsze mówię, że błędy najczęściej popełniamy w rozwoju na początku, ze względu na to, że nie mamy doświadczenia, a później ze względu na rutynę. No bo siedzimy w tym jednym sosie i się zastanawiamy. Ja też taką mam i moją zachętę dla wszystkich. Jeżeli chcemy osiągnąć coś w swojej branży, albo zrobić coś innego, to musimy zajrzeć na inne podwórko. Jeżeli będziemy obserwowali to, co jest u nas dookoła, to wierzmy, że będziemy wszyscy w tym samym miejscu. Dlatego ja, jeżeli mam jakiś pomysł, to zazwyczaj inspiruję się inną branżą. Zaglądam, sprawdzam, wprowadzam, badam i tak naprawdę też analizuję, czy to ma sens, czy to przejdzie w naszej branży podologicznej, bo tak będę ją nazywał jako taką wąską branżę, a ludzie starają się inspirować tymi samymi osobami, no i niestety nie mogą zrobić kroku do przodu. Niektórym to wystarczy i absolutnie zgadzam się, bo niektórzy tak lubią, tak chcą i nie potrzebują wychodzić na świecznik. Inne osoby wychodzą na świecznik przypadkiem, a jeszcze inne mają taki plan i go realizują. A jakbyś ocenił poziom polskiej podologii versus podologia na świecie? Używam słowa na świecie, ale to wiesz, z czym porównać, no bo pewne są też kręgi kulturowe, które uwarunkowują wygląd stóp, dbałość o zdrowie i tak dalej, do czego później wrócimy. Jak to oceniasz? Uważam, że polska podologia to jest naprawdę poziom światowy i może to też wynika z takiej naszej z polskiego doświadczenia, że musimy zawsze zrobić więcej, żeby coś mieć. I rzeczywiście polscy specjaliści są bardzo ambitni. To są osoby, które rzeczywiście ciężko pracują, bardzo dużo się edukują.
jeżdżą na konferencje, jeżdżą na różnego rodzaju wydarzenia, pokazują te prace w internecie. To są osoby, które są bardzo ambitne i które wiedzą, że żeby coś osiągnąć, muszą włożyć dużo pracy. Może teraz to się trochę zmienia z tym młodszym pokoleniem, bo to da się zauważyć, ale myślę nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ja jestem tym pokoleniem, które jeszcze nie miało telefonu i już miało telefon. Czyli ten internet się pojawił, był. I tak naprawdę znam te dwa światy. Wiem, jak to jest przeglądać encyklopedię. Wiem, jak to jest siedzieć na komputerze, kiedy pojawił się internet w domu i drukować coś na drukarce, prace różnego rodzaju, które się niosło do szkoły. Wiem, jak te dwa światy się zmieniły i te dwa podejścia. Stąd my musimy często włożyć dużo więcej pracy, ale polska podologia jest w czołówce. I dlatego tak bardzo ja też żałuję, że jeszcze to nie jest pod kątem tym edukacyjnym tak bardzo ugruntowane, uporządkowane, tak żeby każdy wiedział, gdzie idzie się uczyć, co będzie z tego miał i jak będzie jego zawód będzie wyglądał w przyszłości. Bo to, co my robimy bardzo często, to jest takie na chybił trafił, na szczęście w większości przypadków na trafił. Myślę, że też do czasu, kiedy ktoś nie trafi, pojawi się problem. Jeżeli chodzi o specjalistów, to są też w dużej mierze pokorni, ale jest wielu takich, którzy są tacy nie tyle agresywni, co uważają, że ja jestem najlepszy i nawet nie dyskutuj ze mną, bo moje jest najważniejsze i najlepsze. I może to też jest swego rodzaju, daje sukces, ale musimy pamiętać, żeby rozglądać się wszędzie i tą podologię porównywać. Ja ze swojej strony staram się na każdym rynku zawsze wziąć coś dla siebie. Nie tylko dawać, ale też brać coś dla siebie, bo tutaj to jest dobrym przykładem tego, jak ja rozwijałem się jako instruktor, było to, jak na szkoleniach zawsze zadawałem pytanie, jaki jest punkt widzenia mojego kursanta. Bo ja zawsze pytam o taki punkt widzenia i zawsze szanuję jego doświadczenie. Czyli nie mówię, posłuchaj, a teraz będzie wielka rewolucja, bo ja powiem ci, co masz robić, a o wszystkim innym zapominasz. To jest często błąd nauczycieli, że nie pozwalają, nie dorzucają swojego tak naprawdę do wiedzy kursanta, tylko narzucają i robią taką rewolucję. Uważam, że takie dołożenie, praca, która pozwala na łączenie różnych sposobów, różnych punktów widzenia, tylko taka pozwala osiągnąć sukces. To co trzeba zrobić, żeby być dobrym podologiem? Tak od początku, jakbyś tą ścieżkę nakreślił, jakie studia trzeba skończyć i jak się rozwijać? Tak naprawdę, jeżeli miałbym brać jakieś studia, to tak naprawdę kosmetologia i przy kosmetologii jest obecnie specjalizacja podologia. Często osoby idą na podyplomówkę, na której zresztą też wykładam. Wykładam na jednej z uczelni podyplomówkę, na studiach podyplomowych kilka przedmiotów związanych z paznokciami. Pewnie to nikogo nie zdziwi. Myślę, że to jest dobry kierunek. Możemy też porobić różnego rodzaju kursy, bo często ktoś już skończył studia. Chciałby się zająć tą podologią, która w tym momencie jest zawodem, ale można również skończyć kursy. Ale tak naprawdę musimy pamiętać, że dobry podolog to osoba, która siadając do fotela podologicznego wie, co będzie robiła. Nie będzie testowała, nie będzie próbowała, nie będzie traktowała tego pacjenta jako królika doświadczalnego, tylko rzeczywiście będzie miała wiedzę merytoryczną, którą będzie potrafiła wykorzystać w praktyce. Bo bardzo często specjaliści siadają, bo są odważni, ale nie mają świadomości tego, jakie konsekwencje wiążą się z tym, choćby wracając do tego biegłego sądowego, jakie mogą być konsekwencje rzeczywiście, kiedy kogoś takiego skaleczymy, zranimy albo spowodujemy, że dojdzie do jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. A to nie jest problem, bo w przypadku osób z cukrzycą, w przypadku osób z innymi chorobami autoimmunologicznymi czy innymi problemami natury, czy fizjoterapeutycznej, czy przyjmujących leki, może dojść do różnego rodzaju powikłań. To nie jest podologia, to nie jest tylko opracowanie żółtej pięty czy zeskrobanie suchej skóry, tylko to są często bardzo poważne zabiegi, które ocierają się o medycynę. Tak, bo z moich obserwacji wynika, że ludzie myślą, że podolog zajmuje się pedikurą, a tak naprawdę podolog leczy stopy, leczy paznokcie, odpowiada też za stopy na przykład od malutkich dzieci, takich niemowląt. Podobaby. Poprzez nastolatków, którzy mają rozmaite problemy, również z higieną stóp, po osoby typu bardzo aktywne fizycznie, biegaczy, prawda, osoby grające w piłkę, aż wreszcie, no właśnie tak jak wspomniałeś,
cukrzyków, czy osoby właśnie starsze, seniorów, którzy mają ogromne problemy w ogóle z paznokciami, jak wiemy. I teraz ta konieczność pójścia do podologa stała się jakby bardziej już świadoma w narodzie, że to jest taki specjalista, który pomoże nam chodzić, funkcjonować, egzystować, zakładać buty, a nie tylko zrobi nam piękny lakier na paznokciach. Tak, ja tutaj zawsze mówię, od ostatniego... Od 2-3 lat mniej więcej zacząłem mówić o tym, że wizyta u podologa powinna być niczym wizyta u stomatologa. I dlaczego? Jeżeli mamy problem, nauczyliśmy się, że zęby myjemy, ale do stomatologa i tak idziemy sprawdzić, bo coś nas zabolało, bo ząb się przebarwił, bo coś boli, bo coś się rusza i tak dalej. To samo powinno być ze stopami. Raz w roku idziemy sprawdzić, dlaczego pęka nam skóra między palcami, dlaczego paznokcie rosną wolniej, dlaczego są żółte, dlaczego się łamią, dlaczego skóra pęka, dlaczego stopy nam się pocą w tym okresie bardziej, a w innym mniej. I tak naprawdę taka wizyta u podologa pozwoli nam zadbać o tą profilaktykę, która jest niezwykle ważna. Dlatego, że o tym zapominamy, bo stopy włożymy do butów i tyle. A po prostu mam żółte paznokcie, bo taka moja natura. Wiem, że często takie... Spotykam skrajności w gabinecie podologicznym, bo przychodzą do mnie osoby, co mnie cieszy, bez problemu, a przychodzą tylko już na konsultacje. I rzeczywiście widzę, że to jest taka praca u podstaw, która gdzieś wraca bardzo szybko. To nie mówię o wielkiej skali. Niech to będzie 2 pacjentów w skali miesiąca, którzy przyjdą tylko zapytać, czy wszystko jest u nich w porządku. I ja zawsze z uśmiechem do takich pacjentów mówię, nawet pani nie wie, jak jestem szczęśliwy, że u pani nic tutaj nie ma. Bo to jest tylko informacja, że przyszedłem po to, żeby dowiedzieć się, czy wszystko jest w porządku. Czy dobrze skracam paznokcie, czym te paznokcie skracać. Podologia to edukacja, podologia to zdrowie, podologia to profilaktyka i przede wszystkim podologia to pielęgnacja, która pozwala uniknąć poważnych problemów w przyszłości. A zobacz, nie chciałeś być podologiem na początku. Nie chciałem być podologiem, to też opowiem historię, bo to jest bardzo ciekawe. To było tak, że na samym początku zakochałem się w podologów. To można tak powiedzieć, to jest w ogóle historia też dobra na kolejną książkę. Po krótkim czasie, po 3 miesiącach mniej więcej, okazało się, że nie może wykonywać zawodu z różnych względów, musi zniknąć na 2 lata i postanowiłem, że postaram się nauczyć tego, żeby wesprzeć jakby dalszy rozwój, żeby po powrocie mógł dalej też zająć się swoją pracą. Okazało się, że przez te 2 lata udało mi się zyskać kompetencje, które pozwoliły mi na to, żeby stać się dobrym podologiem. I rzeczywiście te 5 lat razem pracowaliśmy, nadal współpracowaliśmy. Przypadkiem, dlatego moja książka nawet zaczyna się. Miłość do podologii nie była miłością od pierwszego wejrzenia, bo zjawiła się w moim życiu przypadkiem. No i pewnie u wielu z was, u wielu osób, które też słuchają teraz i myślą, może była podologiem, może to czas na zmiany. Spróbujcie, zobaczcie, ale nawet jeżeli planujecie jakiekolwiek zmiany, to zawsze najlepiej pojechać do jakiegoś gabinetu, zobaczyć, czym jest praca podologa, bo to nawet powiedziałaś, to co powiedziałaś, że to nie jest tylko skrobanie pięt, to jest znacznie, znacznie więcej, to jest związane z edukacją, to jest związane z wiedzą i trzeba mieć świadomość, w co się wchodzi. Ja wiedziałem od początku, w co wchodzę, niekoniecznie jakby chciałem, ale podologię dziś kocham i nawet jeżeli ktoś mi zadaje pytanie, czy to jest moja pasja, dziś jest, rozwijam się w tym kierunku, ale tak naprawdę podologia daje mi takie możliwości, jak choćby to nasze dzisiejsze spotkanie. To, że możemy o tym rozmawiać, to co ja lubię. Ja lubię się wypowiadać, lubię występować w telewizji, bo jakby to jest moja natura, która gdzieś tam czasami się odzywała i powiem w ten sposób, kiedyś marzyłem o tym, żeby to mnie zapraszano na przykład do Dzień Dobry TVN czy do Pytania na Śniadanie. I myślałem, ile musi jeszcze czasu upłynąć, żeby to miało miejsce. No i rzeczywiście jak się zaczęło, to myślę, kurczę, jestem w dobrym miejscu, bo rzeczywiście taki był mój plan. Mam kilka planów jeszcze na przyszły rok, które się gdzieś prawdopodobnie zrealizują. Wierzę w to, że się zrealizują właśnie takich medialnych. I dzięki czemu ta podologia otworzyła mi drzwi do tego, żeby ją promować. Bo musimy pamiętać, że ja nie występuję tam jako znany podolog, tylko występuję jako podolog, który doradza, który potrafi wskazać kierunek, mówi o tej profilaktyce i przede wszystkim uświadamia ludzi, dlaczego wizyta w gabinecie podologicznym jest istotna. A dlaczego jest istotna?
dlatego że wtedy dowiemy się, co jest z nami nie tak czasami, bo nie mamy, często przychodzą osoby, które mówią, no ja mam tak od lat, ten podlokieć mnie tak boli, ja go wycinam i jakoś daję radę. Musimy pamiętać, że w konsekwencji taki wrastający paznokieć w przyszłości może spowodować zaburzenie biomechaniki, może spowodować to, że w przyszłości, kiedy będziemy już osobami otyłymi, starszymi, nie będziemy tak mobilni, nie będziemy w stanie sobie sami skrócić tych paznokci, może pojawić się problem, stany zapalne, różnego rodzaju deformacje, no i problemy natury zdrowotnej całego naszego organizmu. No bo pamiętajmy, że stan zapalny to nie tylko stan zapalny w obrębie palucha, ale stan zapalny, który może być w całym organizmie, jeżeli będzie dość długo występował na paluchu. A powiedz, Danielu, czy szewc bez butów chodzi? Jak ty sobie radzisz ze swoimi paznokciami? Czy jesteś sam dla siebie podologiem, czy korzystasz z jakiegoś wybitnego specjalisty? To jest, myślę, że osoby, które teraz mój zespół, o którym też zaraz opowiem, mój zespół i osoby, które ze mną pracują i widziały moje stopy, mogą powiedzieć, że szewc bez butów chodzi. Ja generalnie jestem systematyczny, jeżeli chodzi o pielęgnację. I rzeczywiście to dzięki temu, że mam dostęp do podologów na co dzień, to rzeczywiście jestem na zabiegach bardzo regularnie, ale mam problemy swoje, których nie potrafię opanować i wynika to raczej z tego, że nie jestem systematyczny. Uczę innych systematyczności, oczekuję systematyczności, bo dzięki temu mam efekty, bo tylko na tej podstawie później mogę się legitymować jako ekspert, no ale sam rzeczywiście nie jestem wzorem absolutnie dobrego pacjenta. Czy co sobie masz do zarzucenia, że za rzadko, czy po prostu... Myślę, że za mało pielęgnacji. Wiem, jak skracać, a skracam inaczej. Wiem, czym smarować, a albo nie smaruję, albo mi się już nie chce. Kładę się spać, już wszystkie kosmetyki moje stoją przy łóżku. Rzeczywiście mam też problem z napotliwością na przykład. Stąd powstał mój produkt Podospirant, który jest dedykowany dla osób z nadpotliwością. Świetnie się sprawdza u wszystkich. U mnie się nie sprawdza z jednego powodu, bo go nie używam. Bo zapominam o użyciu tego produktu. Ale rzeczywiście, kiedy to robię, to się udaje. No, nie jestem systematyczną osobą, jeżeli chodzi o zabiegi albo pielęgnację domową. A mówiłeś o zespole, że tak. Zespół jest bardzo ważny. Opowiedz o tym. Mój zespół. Właśnie chciałbym o nich opowiedzieć, bo tak naprawdę te 10 lat, no to było tworzenie zespołu, który się kształtował z różnych osób. Trafiały, najpierw były jedna, dwie, trzy osoby. Później był ten taki poważna sytuacja, w której nie wiedziałem, co będzie, ale ze mną została większa część zespołu i musiałem na wszystko budować na nowo, tak naprawdę. I to oni pozwolili mi i dali przestrzeń, nawet na ten czas takiej, powiedziałbym, żałoby, po rozstaniu, po rozejściach i innych historiach, gdzie miałem przestrzeń dla siebie, a oni zabezpieczyli te moje tyły. Wiedzieli, że jakby to jest słabszy okres, dla mnie pod kątem czy emocjonalnym, czy stresujący dla mnie generalnie. I to oni dopilnowali tego, żebym ja stał cały czas na równych nogach. To oni mnie popchnęli dalej, dmuchnęli w moje skrzydła. Zresztą też partner mój aktualny bardzo mi pomógł. Ale uważam, że zespół to są ludzie. Ja zawsze mówię, że może ja jestem twarzą, choć staram się za każdym razem, znam osoby, które tylko swoją twarzą reklamują swoją firmę. W moim zespole wszyscy występujemy publicznie dosłownie, czy na konferencjach, czy na Instagramie, czy na Facebooku, bo o to chodzi. I ktoś może powiedzieć, Daniel, po co promujesz te osoby, przecież wiesz, że prędzej czy później od ciebie odejdą. Ja od razu zakładam, że ktoś może mieć aspiracje do tego, bo ja logicznie myślę. Wiem, że ktoś może ze mną popracować chwilę i kiedyś postanowi odejść na swoje, bo każdym się kiedyś włączy taka myśl, czas, żeby spróbować zostać podologiem, otworzyć swój gabinet, otworzyć swój biznes, zrobić swoje kosmetyki. I ja wolę takie uczciwe podejście i świadomość tego, niż się rozczarowywać i udawać, że Boże, jak mogłeś to zrobić? Nie, ludzie mają do tego prawo, ale kiedy są ze mną, inwestuję w nich 100%, bo wiem, że oni też inwestują we mnie bardzo wiele, często poświęcają swój czas wolny. I tutaj też mam menadżerkę Monikę, która jest naprawdę bardzo, bardzo dużo robi w naszej firmie i po niej widzę jedno, że ona nawet nie patrzy na swoje dobro, nie patrzy na moje dobro, tylko patrzy na dobro firmy. I po niej to jest taki idealny przykład tego, że rzeczywiście zespół jest najważniejszy, bo to oni dają mi przestrzeń, możliwość, no nawet choćby tu, żebym ja dziś w poniedziałek mógł z tobą rozmawiać, a nadal Podolant
hula na pełnych obrotach. I ma się dobrze. I ma się bardzo i dobrze. Ma się dobrze. A powiedz Danielu jeszcze, jak spędzasz czas wolny, bo pracujesz nieustannie, szkolisz, wymyślasz nowe rzeczy, wprowadzasz je na rynek z sukcesem, no ale kiedyś jest ten moment, kiedy odpoczywasz. Jak odpoczywasz? Tak. Odpoczywam bardzo dużo. Może to będzie takie zabawne, ale moim marzeniem najczęściej jest to, żeby zostać w domu i się zamknąć w domu i być, bo dla mnie atrakcją turystyczną jest dzisiaj zwiedzanie swojego salonu albo sypialni, bo ja wtedy mam czas na to, żeby włączyć telewizor, zająć się swoimi kotami. Mam koty, 4, mam 2 psy, piękne pudle królewskie, które gdzieś tam, z którymi chodzimy na spacer. Spędzam czas też, czasami imprezuję, ale tych imprez nie widać u mnie, bo staram się ich nie pokazywać ze względu na to, że jestem ekspertem, mój wizerunek ma się dobrze i myślę, że każdy powinien mieć na siebie pomysł. To nie jest tak, że nie wiem, nie chodzę na imprezy, nie szaleję w jakiś sposób. Każdy ma prawo w jakiś sposób odreagować, ale nie pokazuję tego innym, ze względu na to, że uważam, że jakby jestem ekspertem, media społecznościowe są po to, żeby pokazywać to, jakim nie tylko chcą mnie widzieć, ale jak postrzegają ludzie rzeczywiście, w poniedziałek przychodzę do pracy, ktoś zobaczy, w niedzielę byłem na imprezie, a w poniedziałek jestem już w pracy, to trochę moim zdaniem jest niesmaczne. Odpoczywam w domu, odpoczywam na imprezach, odpoczywam z najbliższymi i przede wszystkim mogę powiedzieć, że mam czas na to, żeby odpocząć. I nie ukrywam też tego, że odpoczywam często w pracy, biorę telefon i mam tę chwilę, nawet będąc w domu, przygotowując sobie jakiś content, artykuły, czy przygotowując sobie posty różnego rodzaju. To też jest dla mnie relaks i odpoczynek. I na wakacje, jak zawsze mówię, wreszcie będę miał czas, żeby popracować w spokoju. No bo rzeczywiście czas urlopu jest dla mnie czasem, gdzie nie tylko się opalam, ale mogę sobie przygotować jakiś materiał. I to jest czas, w którym możemy popracować w spokoju. Uważam, że praca, kiedy prowadzimy działalność, kiedy jesteśmy ekspertem, kiedy mamy tyle bodźców, to jest, decydujemy się na coś, że ta praca rzeczywiście ona jest nieustannie w naszym życiu. Czy to jest sobota, czy to jest niedziela, czy to jest środek tygodnia, czy to jest wieczór. Decydując się na taki biznes, na taką rolę w tym świecie beauty, no musisz liczyć się z tym, że rzeczywiście ta praca, ona będzie grała bardzo ważną rolę, ale nie najważniejszą, bo praca dla mnie nie jest najważniejsza. To dobrze, bo jednak jak się ma własny biznes, to jesteś w tej pracy 24 tak. godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i jeżeli się tego nie lubi, no to długo nie potrwa. To w pewnym momencie już wypłynie. Tak, i tutaj mówię o 5 minutach zawsze, bo ja tak mówię od 5 lat, mniej więcej, że mam takie swoje 5 minut i to jest, trzeba je wykorzystać. Ono już trwa te 5 lat, ale mam świadomość też, że ono się kiedyś skończy. No bo to nie ma możliwości takiej, że człowiek będzie na takiej fali cały czas. I nie dlatego, że rynek powie, dobra, znudziłeś się, tylko dlatego, że wiem, że ja nie będę w stanie dać z siebie tyle za 5 lat, co dziś jestem w stanie. Bo zmienią się moje potrzeby, zmieni się mój punkt widzenia, zmieni się tak naprawdę mój stan zdrowia, no bo to nie czarujmy się, zawsze to też wpływa na kondycję. I dlatego staram się go wykorzystać jak najbardziej potrafię, ale też zdając sobie sprawę z tego, co może być za kilka lat. Ja nie jestem takim marzycielem, który wierzy w to, że rzeczywiście będę na fali całe życie, bo tak się nie da i nikt nie jest. Zawsze przyjdzie ktoś młodszy, ktoś z innymi pomysłami, bardziej dynamiczny, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten czas, który mam teraz, wykorzystać na maksa w zgodzie ze sobą. To jaki teraz kolor ma twoje życie? Jest bardzo tęczowe, wiadomo, ale to jest oczywistą sprawą. Jest kolorowe bardzo i jest bardzo zróżnicowane, ale nigdy też nie wiem, jaki kolor czeka na mnie następnego dnia. O, i to bardzo lubię, no bo czasami jest tak, że też jestem smutny, czasami jest tak, że jestem rozczarowany, ale należy do osób, które mają refleksję. I zastanawiam się nad tym, co się wydarzyło i staram się jakby to zmieniać, stąd te kolory też w moim życiu zmieniają się bardzo dynamicznie, ale zawsze myślę w zgodzie ze sobą. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Również. Bardzo kolorową, bardzo barwną i taką pouczającą. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mogli kiedyś o tym porozmawiać, kontynuować nasze spotkanie. Ja również bardzo dziękuję.